Stanisław Ignacy Witkiewicz na jednym z ostatnich portretów asymetrycznej damy czarną kredką w szare tło wpisał słowa melancholia rzeczy dokonanych. Jeżeli razem ze mną uznacie Państwo, że fraza ta nie pojawiła się przypadkowo, możemy traktować ją nie tylko jako tytuł obrazu, ale również jako podsumowanie bolesnych emocji i trudnego czasu w życiu Witkiewicza. Może być traktowana jako finalne, przejmujące wyznanie dotyczące zarówno artysty, jak i modelki. Przed Państwem zatem epilog opowieści o Witkacym i asymetrycznej damie. Lata 30. XX wieku, a szczególnie ich druga połowa, to nie był łatwy czas dla Witkacego. Skończył już 50 lat, miał poważne problemy z zębami, wysiadały mu stawy, czyli jak mówił, miał sfajtane klapsdrygle. Często zapadał na różne gardłowo-zatokowe infekcje, miewał problemy ze słuchem, a co dla malarza najgorsze, coraz częściej musiał używać okularów, zresztą starając się to ukrywać, zwłaszcza przed klientami firmy portretowej. Jako artysta był uznawany za twórcę kontrowersyjnego, czasem nawet lekceważony, choć przecież sam znał swoją wartość. I przez wielu był jednak doceniany, nagradzany, drukowano jego teksty, zamawiano u niego portrety. Także środowisko filozofów aprobowało jego pracę, dyskutował z najlepszymi. Został nawet zaproszony na 9. Międzynarodowy Kongres Filozoficzny do Paryża w sierpniu 1937 roku. Lecz niestety musiał zrezygnować, bo wciąż zmagał się z problemami finansowymi. Jego życie osobiste, mimo pozorów pewnej stabilizacji, rozpięte między Zakopanem a Warszawą, między żoną a stałą kochanką, a mniej lub bardziej przelotnymi romansami, wciąż było źródłem zmartwień i kłopotów. Nic zatem dziwnego, że i w portrecie asymetrycznej damy z września 1937 roku dominującym uczuciem jest smutek. Portret jest niezwykle prosty w swej formie i kolorystyce, choć wykonany bardzo starannie i subtelnie w realistycznym typie B. Modelka ubrana jest w gładką czerwonawą bluzkę z bufkami, na szyi ma zarzucony delikatny różowo-seledynowy szal, uczesana jest modnie, choć gładko, z przedziałkiem i miękko układającymi się falami ciemnych włosów. Twarz modelowana jest subtelnie światłem białym i żółtawym, a razem z turkusowym tłem daje wrażenie jasnego światła dnia. Jak zwykle najbardziej przyciągają uwagę jej ogromne, tym razem ciemno-błękitne, oczy pełne bezbrzeżnego smutku. Właściwie wydaje się, że za moment wypełnią się łzami. Czy był to jej smutek, czy artysty? A może obojga? Portret jest przecież intymnym spotkaniem dwóch osobowości. Niestety niewiele wiemy o życiu Eugenii w tym czasie. Być może jej związek z Józefem Stopką przechodził już wtedy pewne trudności. Sporo natomiast wiemy o życiu Witkacego. Wyjątkowo ciekawa jest jego korespondencja ze znanym niemieckim filozofem Hansem Corneliusem. Posłuchajcie Państwo, co Witkacy pisał doń właśnie we wrześniu 1937 roku. Wielce szanowny mistrzu i najdroższy przyjacielu, pisze panu z piekła, z dna mego życia. Wszystkie ważne i drobne sprawy sprzysięgły się przeciw mnie. A. Rozdarcie wewnętrzne między starczą erotomanią a wielką miłością. B. Załamanie przeżywane w związku z tym, co pisze o logistyce, krytyka Carnapa. C. Dolegliwości ucha, kolana i zębów. Dobra trójca, nieprawda? D. Finansowe kłopoty przede mną. Do miesiąca najbliższego na pewno. To wszystko składa się na poczucie, że wszedłem w okres ogromnego, związanego z mym wiekiem kryzysu życiowego, z którego już się nie wygrzebię. Ale mimo wszystko wciąż walczę.
Moje nerwy są już stargane i czuję starość. Życie miałem za bardzo intensywne i nigdy się nie oszczędzałem. Muszę za to teraz odpokutować. Mój list filozoficzny prześlę za parę tygodni. Przeczuwam, że zbliża się katastrofa światowa. Oddany panu całkowicie, Witkacjus. Do punktów nieszczęścia artysta już nie dodał widzianej na własne oczy śmierci kochanego psa Puszka pod kołami dorożki, o czym wstrząśnięty donosił żonie. A Korneliusa Witkacy podziwiał od młodości. Pańskie poglądy mam we krwi, pisał, nawiązując z nim w 1935 roku regularną korespondencję. Głównie obejmującą tematy filozoficzne, lecz jak widać także wątki osobiste. Teraz, jesienią 1937 roku, z wielką niecierpliwością przygotowywał i oczekiwał jego przyjazdu do Zakopanego. Tuż przed tym zapragnął namalować kolejny portret asymetrycznej damy, parę do poprzedniego, na którym Eugenia była niewinna i uduchowiona, zatem tym razem powinna być namiętna i cielesna. Ale popatrzcie państwo, co się stało. Portret ponownie zmienił tonację kolorystyczną z chłodnej na ciepłą, jest bardziej rozedrgany, a wrażenie ruchu wzmaga diagonalna kompozycja, podkreślona kierunkową strzałką w prawym górnym rogu. Głowa modelki znowu jest nieco podniesiona, szyja odsłonięta, zielone oczy są lekko przymrużone, a jednak nie rodzą się w nas skojarzenia z namiętnością i erotyką, jak na przykład w omawianym w poprzednim odcinku portrecie, tym z dopiskiem Conchita, czyli Triumf Bestii. Wprawdzie w sygnaturach artysta zapisał, iż jest to typ alcoforado i żartobliwie dodał, że boczne, ale jeśli wizerunek ten miałby mówić o miłości, to raczej o jej przemijaniu, niespełnieniu, rezygnacji. Ta myśl i towarzyszące jej ówczesne stany depresyjne od razu kierują naszą uwagę ku największej tragicznej miłości Witkacego, czyli Jadwidze Janczewskiej, do której Eugenia była bardzo podobna. Popatrzcie państwo na portret Jadwigi pod parasolką z 1913 roku i porównajcie go z portretem Eugenii. Czy sądzicie, że zbieżność tych ujęć może być przypadkowa? Do tragicznej śmierci narzeczonej w 1914 roku Witkacy wielokrotnie wracał, zarówno w swojej sztuce, jak i we wspomnieniach. Tajemniczości portretowi asymetrycznej dodają szyfrowane zapiski po prawej stronie, lecz oznaczają jedynie, że Witkacy nie pił alkoholu i nie palił papierosów. Ale zmagając się z przygnębieniem i nikotynowym nałogiem, po pierwsze palił fajkę bez zaciągania, a po drugie pił piwo i wtedy nie palił nawet fajki bez zaciągania. Trzy dni później, 7 października, przyjechał do Zakopanego Hans Cornelius i Witkacy całą uwagę i czas poświęcał jego wizycie, traktując go jak własnego ojca. Po tygodniu wybrali się do Krakowa, Warszawy i Lwowa, gdzie niemiecki filozof był gościem towarzystw filozoficznych i wygłaszał wykłady. Właśnie w Warszawie, w listopadzie, Eugenia poszukiwała pomocy dla swojego syna z pierwszego małżeństwa. Znamy jednak tylko odpowiedź Witkacego zapisaną na pocztówce z pomnikiem Kilińskiego, wysłaną 6 listopada. Szanowna i kochana pani, donoszę, że tylko to wiem, co mi wtedy mówił, ale wątpię, żeby syn zdał konkursowy egzamin. Zrobię, co mogę, ale za skutek nie mogę ręczyć wobec trudności i pewnych warunków do spełnienia, których on nie ma. Proszę zatelefonować do mnie 227 18. Jestem zawsze rano, ale muszę wiedzieć na dzień przed, aby oczyścić teren. EUOPSPR3W. Jak imię pani Willi? Niestety nie wiemy, o jaki egzamin chodziło. Tomasz Pawlak w Dziełach Zebranych sugeruje, że mógł być to egzamin do szkoły podchorążych. Lecz wtedy syn Eugenii miał zaledwie 14 lat, więc jeśli już, to chodziłoby o korpus kadetów.
O ile wiadomo, nic z tego nie wyszło. Choć kilka lat później syn Eugenii brał udział w powstaniu warszawskim, walcząc jako strzelec żubr w batalionie Lecha Żelaznego. A tajemniczy szyfr na zakończenie listu, EUOPSPR3W, oznacza standardowe witkacowskie pożegnanie. Łączę dla obojga państwa serdeczne pozdrowienia rodzinne. I 3W, czyli wasz wierny Witkacy. Wierny Witkacy wrócił do Zakopanego dopiero 20 lutego następnego 1938 roku. Umawiał się z przyjaciółmi, z powodu kolan ostrożnie jeździł na nartach, świętował 53. urodziny, a jako że był przesądny, wciąż w pamięci miał przepowiednię, że umrze w rozpoczynającym się właśnie 54. roku życia. Jak wiemy, przepowiednia się sprawdziła, jednak nieco później. Artysta popełnił samobójstwo nie w 54. roku życia, a po ukończeniu 54 lat, 18 września 1939 roku. Wróćmy jeszcze do roku 1938. Być może nawet w nocy z 28 lutego na 1 marca Witkacy narysował pierwszy po wielomiesięcznej rozłące portret asymetrycznej damy. Zacznijmy od jego sygnatur, zapisanych u dołu, nietypowo, bo niemal w jednej linii, na całej szerokości obrazu. Ostpap to ostatni papier lub ostatni papieros, gdyż zimą Witkacy, znękany życiowymi problemami, wrócił do palenia papierosów, ale wciąż zarzekał się, że jednak rzuci. Dalej symbol NP, oznaczający, iż nie pił alkoholu, data 1938 marzec z uściśleniem, że to pierwszy portret marcowy. Obok w kwadratowym nawiasie sygnatura Witkacy. Dalej notka przy ok, oznaczająca użycie okularów przy rysowaniu numeru trzeciego, czyli trzeciego obrazu z ich użyciem. Na końcu zaś artysta zapisał FR54N1, czyli że to pierwszy obraz w fatalnym roku 54, ponownie wracając do złowróżbnej przepowiedni. Bardzo ciekawa jest sporadycznie stosowana przez Witkacego forma portretu jako odbicia w lustrze. Wydaje się, iż rzadko używał jej tylko jako zgrabnej formy dla portretu kobiecego, jak na przykład w tym portrecie Olimpii Ślizowskiej czy tym Ireny Raciborskiej. Choć już nie byłabym taka pewna, czy także w tym Heleny Maciakowej, notabene z podobnym jak u asymetrycznej oznaczeniem użycia okularów po raz czwarty. Zastosowanie lustrzanego odbicia bowiem to sposób o długiej i bogatej tradycji w historii sztuki na wyrażenie całej gamy uczuć związanych z przemijaniem, marnością, próżnością, a także z poczuciem nierealności, spoglądania na świat z drugiej strony lustra. Do tej kategorii na pewno możemy włączyć dwa autoportrety Witkacego – On Bo dla mamy z 1922 roku oraz autoportret z 1931 roku. Zapewne także portret Hanny Lorek, pierwszomarcowy portret asymetrycznej, ale już nie jestem taka pewna, czy także jej kolejny taki portret z 28 kwietnia 1938 roku. Bardzo ciekawe jest zestawienie dwóch lustrzanych portretów Eugenii. W listach do żony z tych dni brak jest zazwyczaj jakichkolwiek wątków związanych z portretowaniem asymetrycznej, ale są pewne wskazówki, które mogłyby tłumaczyć ich odmienność. Otóż 28 lutego, zatem dzień przed powstaniem pierwszego z nich, Witkacy donosił żonie, że wybiera się z przyjaciółmi na wycieczkę na Bukowinę. Być może brała w niej udział także asymetryczna, a wycieczka ta zakończyła się wspólnym wieczorem połączonym z portretowaniem. Ku takiej interpretacji może skłaniać ówczesny turystyczny czy nawet sportowy ubiór damy. Z kolei dzień przed powstaniem kwietniowego portretu artysta wybierał się wieczorem na kolację do doktorostwa Julii i Olgierda Sokołowskich i być może właśnie tam, w bardziej eleganckich i oficjalnych okolicznościach, powstał drugi portret. Czy miały stanowić parę? Jeśli tak,
To pierwszy ze swoją monochromatycznością, pewnym rozmyciem rysów, mógłby odwoływać się do zacierającego się już wspomnienia i chęci przywołania z drugiej strony lustra ducha tragicznie zmarłej narzeczonej. Odbicie w lustrze bowiem, tak jak i wspomnienie, jednocześnie istnieje i jest nieuchwytne. Natomiast ten drugi portret w swej barwności i wyrazistości mógłby być faktycznym portretem żywej, cielesnej kobiety, która jednak z powodu depresji artysty wydaje mu się być równie piękna, co zupełnie nieodgadniona, niedostępna, a nawet obca. To wyobcowanie artysta podkreślił jeszcze swoją oficjalną sygnaturą, stosowaną na zamawianych płatnych portretach. To jedyny obraz w kolekcji podpisany nie Witkacy, a Ignacy Witkiewicz. Te dwa portrety wydobywają jeszcze inne ujęcie asymetrii damy, niezwiązane z nieregularnością rysów, ale z jej zmienną dwoistością, gdyż była dla Witkacego trochę sobą, a trochę wspomnieniem Jadwigi, trochę ciałem, trochę widmem. Eugenia miała na szczęście własną, silną osobowość, mimo że nie była wysublimowaną intelektualistką, a raczej pełną woli życia i zabawy, charakterną kobietą. Ta żywiołowa natura pozwoliła jej nie być jedynie zdradzaną żoną jubilera w Częstochowie, a zaistnieć jako muza jednego z najwybitniejszych polskich twórców, który wciąż pożądał możliwości jej rysowania, gdyż, jak mówił, była jego naturalnym narkotykiem, istniała poza jego wolą i jako część jego osobowości. Pomiędzy dwoma lustrzanymi powstał jeszcze ten oto portret asymetrycznej damy, który zazwyczaj nie zwraca uwagi ani zwiedzających, ani badaczy. Jakby odrzucała ich jego ciężka atmosfera, szara monochromatyczność, brak tła, zwodniczy spokój, niezrozumiałe, koślawe napisy. A warto mu się przyjrzeć naprawdę dokładnie. Powstał w wyjątkowo trudnym dla artysty momencie. Kilka dni wcześniej Czesława, jego chimeryczna kochanka, po raz enty próbowała zerwać ich związek. 23 marca Witkacy pisał do wyrozumiałej żony. Najdroższa moja Nineczko, ta cała seria zerwań, awantur, zawodów, nieporozumień, czort wie co, przygnębiła mnie i trochę pozbawiła wiary w siebie. Rok 54 zaczął się źle, jak to przewidziałem. W moich siłach jest odwrócić to i zrobię wszystko, co mogę. Rysuję, piszę, mówię, jak gdyby nic, ale wewnątrz jestem wydrążony. Ekskawacja. Tego samego dnia w liście do Romana Ingardena zwierzał się. Jestem obecnie w tak silnym szturmundrangu życiowym, że nie wiem, jak z tego wybrnę. Na razie studia filozoficzne i prace idą swoją koleją, jakby nic, przerywane pracą zarobkową i życiem prywatnym. W portrecie asymetrycznej, malowanym dwa dni później, 25 marca, pierwszoplanowa jest subtelnie narysowana twarz modelki w idealizującym typie podkreślającym jej urodę, ale przecież będącym również rodzajem specyficznej deformacji. Kiedy wgłębiamy się w detale, ujrzymy, że dominująca szarość tła i czerni kreski ustępuje paru rodzajom czerwieni na ustach, policzkach, pod nosem i w wewnętrznych kącikach oczu. Ich tęczówki zaś są szmaragdowe ze śladem fioletu. Włosy odbijają światło w misternie ułożonych falach, lecz jeden niesforny kosmyk opada na skronie. Eugenia ubrana jest w namalowaną chaotycznymi, rozedrganymi liniami bluzkę ze sterczącymi bufkami oraz mocno, wysoko pod szyją zawiązaną czarną apaszkę. Drugim wyróżniającym ten obraz elementem jest wspomniany brak malarskiego tła oraz dziwaczne napisy. Na wysokości ust modelki Witkacy tłumaczy Hintergrundlos a la Tatarkiewicz.
I od razu przypomina się znana anegdota o filozofie i historyku sztuki Władysławie Tatarkiewiczu, który nie chciał tła na swoich witkacowskich portretach. Jednak brak tła daje również wrażenie rozległej, pustej przestrzeni, w której znajduje się samotna monada. A to z kolei nasuwa na myśl ówczesne filozoficzne zmagania Witkiewicza z przestrzenią, pustką i siłami międzymonadycznymi. W uszach brzmią także słowa mistrza Gottfrieda do Janulki, córki Fizdejki. Zgłąb twoją własną nicość aż do dna i wtedy na tym stwórz tę jedną stalową beleczkę. Połóż ją na tej nicości i wiedz, zaklinam cię, nie wierz, tylko wiedz, że się utrzyma jak planeta w bezdennej przestrzeni. Pustka, nihilizm, melancholia rzeczy dokonanych, czyli typowe dla umysłów wrażliwych i twórczych zwątpienie w sens. W kontekście połączenia filozofii i historii sztuki narzuca skojarzenie ze słynnym miedziorytem Albrechta Dürera pod tytułem Melancholia. Kiedy zaczynamy analizować elementy obu kompozycji, okazuje się, że poza ogólnym nastrojem dzieł, tych zbieżności jest o wiele więcej. Już sama pozycja Eugenii z ciężką, opuszczoną głową i obwisłymi ramionami jest charakterystyczna dla tradycji przedstawiania melancholików. Również podkreślona białkami oczu facies nigra, ciemna twarz, bez wyrazu, okazuje się być typowym znakiem. Jednak dürerowski anioł patrzy w przestrzeń, donikąd, a asymetryczna patrzy nam prosto w oczy, w naszą własną nicość. Nie jest też aniołem, zgodnie z brakiem akceptacji Witkacego dla istnienia bytów metafizycznych. Choć bufki jej bluzki mogą nasuwać skojarzenie z zarysem złożonych skrzydeł. Kolejnym atrybutem melancholii były często włosy w nieładzie, jako przejaw abnegacji i chaosu w głowie. Lecz w witkacowskiej koncepcji poczucia jedności osobowości, które nierówno rozkłada się w ciele, myślenie przynależy głowie, a uczucia klatce piersiowej. Zatem skoro myśl artysty, czyli studia filozoficzne i prace, idą swoją koleją jakby nic, to włosy są ułożone, ale emocje opuszczonego kochanka rozedrgane jak linie na bluzce damy, a ciasna apaszka dławi gardło niczym czarna rozpacz. A co z porzuconymi narzędziami, które u Dürera symbolizują biegłość w sztukach wyzwolonych, zwłaszcza w teoretycznej i praktycznej geometrii? Witkacy swą biegłość pokazuje w perfekcyjnie narysowanej twarzy asymetrycznej damy i jednocześnie ją odrzuca, ledwie szkicując bluzkę i ignorując tło. Bo według Witkacego podstawowym narzędziem człowieka, a zwłaszcza artysty, powinno być myślenie abstrakcyjne i filozofia. W nich powinien być biegły, bo ten tylko dobrze zaryczeć potrafi, kto ryczeć dobrze i dokładnie umie. Cytat, wyraźnie na obrazie cudzysłowem zaznaczony, kojarzy się z wcześniejszym. Nie trzeba wmawiać sobie i innym, że jest dobrze, co jest specjalnością Polaków, ale ryczeć przez jakiś ultra, hiper, supra, doppel megafon, że każda sekunda umysłowego opuszczenia się zbliża nas do nieuniknionej katastrofy. A zatem, tak jak u Dürera, melancholia i porzucenie narzędzi to nie lenistwo, ani tym bardziej acedia. To akt nie poniżej aktywności, ale ponad nią. Akt świadomości. Bezczynne myślenie skontrastowane jest u Dürera z bezmyślnym działaniem, które symbolizuje skupione na rytowaniu putto, siedzące za plecami anioła. Na obrazie Witkacego zaś mniej więcej w tym miejscu czytamy: a kto to psi siedl? Infantylne pytanie nieodparcie ewokuje natręta, dziecko lub psa.
Czyżby był nim Hatandrion Piętoszewicz, którego dziwaczne imię i nazwisko wpisano wyżej? Nie jest to postać z żadnego z zachowanych dramatów. Nie pojawia się na rysunkach ani w listach. Raczej to nie Andrion, chrząszcz z gatunku ryjkowców, ani nie Hatanga, rzeka i wieś w północnej Syberii. Za to Androny to nie tylko bzdury, ale w starożytnej Grecji męska część domu. Polska chata w przedrostku zatem dodawałaby mu mocy. Czyli może wszedł jakiś domownik? Piętoszewicz mógłby być uszlachconym piętaszkiem, prostym, lecz szczerym pomocnikiem Robinsona. Lecz ze służby na Antałówce artysta nie był zadowolony. Pięta to część stopy, więc może właśnie przybył mąż asymetrycznej, Józef Stopka. Jeśli jednak pytanie, kto to psi siedlu, miałoby przywoływać zadomowionego psa, to jest on kolejnym detalem kompozycji Dürera, bardzo istotnym, bo należącym do topiki wizerunków uczonych w pracowni. A to kieruje naszą uwagę na Witkacego, którego podpis znajduje się poniżej lub odnosi nas ponownie do Tatarkiewicza. Tytuł dürerowskiej kompozycji jest wpisany w ciało nietoperza, nieprzeniknionego archetypu mroku, znaku zmierzchu i końca dnia, czasu melancholików. U Witkacego, poza zbieżnym miejscem w kompozycji, tytuł sam niesie refleksję nad końcem. Rzeczy zostały dokonane. Twórcom przynależy melancholia. I tak rzeczywiście było. Nie wiemy, czy powstały jeszcze jakieś portrety asymetrycznej damy. Brak na ten temat śladu. W maju 1938 roku Witkacy wyjechał do Warszawy i stamtąd w czerwcu napisał ostatni zachowany w naszych zbiorach depresyjny list. Szanowna i kochana pani, nie pisałem długo, bo czekałem, aż będę w lepszym usposobieniu. Tymczasem jest właściwie coraz gorzej. Bardzo już chcę wrócić do Z. Może 1 lipca będę tam już. Proszę panią uprzejmie o dostarczenie możliwie dużo portretów pani i Józia, niewystawianych na letnią wystawę w Z. Trzeba się dowiedzieć, kiedy jest termin nadsyłania. Wszystko się sprzysięgło przeciw mnie. Żona chora, z finansami nieszczególnie, usposobienie podłe. Mimo to pracuję dużo. Napisałem 4 odczyty i tym podobne. Nie piszę więcej, aby się nie rozwodzić nad moimi przykrościami, bo pewnie pani ma wiele swoich. Łączę wyrazy szacunku i sympatii dla obojga państwa. Wasz Witkacy. Niech pani napisze zaraz parę słów, czy pani otrzymała ten list. List rekomenduję, bo może adres zmieniony. Proszę o nowy adres ewentualnie. Po latach Eugenia Wyszomirska wspominała w swobodnym strumieniu myśli. Przed samym wybuchem wojny pisał do mnie, bo ja byłam w Zakopanem. Pisał do mnie, że chce jeszcze obraz, ponieważ wojna wisi w powietrzu. Chciałby jeszcze jeden obraz zrobić. No niestety, ja byłam bardzo zajęta. Zresztą nie było wtedy mowy o tym, o pozowaniu. A poza tym każdy miał zupełnie co innego na głowie. No i pamiętam, koło poczty, ja z poczty zdaje się wychodziłam, spotkałam właśnie Witkiewicza. Pytam go, co ma zamiar zrobić. Powiada, wyjeżdżam i to jutro wyjeżdżam. To były moje ostatnie widzenia się z Witkiewiczem. Już więcejśmy się nie... Jeszcze obiecywał, że gdziekolwiek będzie, to zaraz napiszę. Czekałam. No niestety... Dowiedziałam się w 50. którymś roku, że on nie żyje. W czasie wojny Eugenia dalej pracowała w zakładzie fotograficznym, ponoć czasem przygotowując dla AK i podziemia fotografie do fałszywych dokumentów. Jej mąż bowiem działał jak wielu toprowców jako kurier. Przez jakiś czas myślano nawet, że zginął w akcji. Ich małżeństwo ostatecznie się rozpadło, i Eugenia tułała się ze swym cennym dobytkiem przez Kraków, Zagłębie do Katowic, gdzie osiadła po wojnie.
Rozwiodła się ze Stopką w roku 50, a 5 lat później ponownie wyszła za mąż za 11 lat od niej młodszego Waleriana Kuźnickiego, również byłego żołnierza AK. Z nim także się rozwiodła w roku 1968. I od tego czasu zajęła się promocją i wystawianiem swojej wspaniałej kolekcji. Marzyła o zapewnieniu sobie bytu, a jej przyszłości. Dlatego w latach 70. rozpoczęła rozmowy z katowickimi urzędnikami o przekazaniu zbiorów. Miała zamieszkać na parterze budynku, gdzie dziś mieści się nasze muzeum, i doglądać swojej kolekcji. Niestety, zanim przeprowadzono sprawę formalnie, rozchorowała się poważnie i zmarła w szpitalu 23 maja 1979 roku. A Muzeum Historii Katowic, istniejące wtedy tylko jako Społeczna Izba Pamięci, także dzięki jej testamentowi zostało prawomocnie powołane do istnienia w roku 1981. Przekazane nam dzieła Witkacego stały się znakomitym zalążkiem bogatej i zróżnicowanej kolekcji malarstwa i grafiki, o której elementach będę Państwu opowiadać w kolejnych odcinkach obrazków z wystawy i magazynów. Zapraszam. Oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak.